Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek, tym razem Forza Horizon 5 Hot Wheels. Dzisiaj pokażę wam, jak przejść krok po kroku wszystkie wyzwania. Na początku, jak wbijacie do gry, to macie tutaj historię. Ukończcie sobie to wszystko, to jest bardzo proste. W większości przypadków nie będziecie mieli żadnego problemu. Wystarczy, że przeniesiecie się w to miejsce i będziecie mogli sobie wybierać poszczególne wyzwania, które musicie ukończyć w konkretny sposób. Tutaj będziecie mieli przydzielony samochód. Taki mały spoiler, na ostatnim wyzwaniu będziecie jechać Monster Truckiem. Za każde z tych wyzwań dostajecie samochód, także naprawdę warto. W każdym razie to jest tylko jedna rzecz, cały Hot Wheels obraca się wokół wyzwań Hot Wheelsowych i to one są najważniejsze na tej mapie, to je będziecie wykonywać i o nie będziecie zabiegać. Niektóre z tych wyzwań totalnie będę pomijał, bo są one bardzo proste, wystarczy przejechać jeden wyścig lub kolejny, lub jakiś challenge, który gra sama was prowadzi za rączkę, to pomijamy. My będziemy robić wyzwania, które są dość złożone, jak na przykład to Dragon Hunter B. Ale zacznijmy sobie od pierwszego złożonego wyzwania, czyli First of the Money. W języku polskim te wyzwania będą się oczywiście nazywały inaczej, ale ja gram w języku angielskim, dlatego że czasami na język polski jakby ta pomoc, która tutaj jest po prawej stronie, jest źle przetłumaczona i wprowadza gracza w błąd. Dlatego gram w języku angielskim, żeby łatwiej ogarnąć te wyzwania. Naszym pierwszym takim ciekawym wyzwaniem jest to, aby wygrać wyścig jakikolwiek, z tym, że musimy ustawić poziom trudności drivatarów na highly skilled, tam było, czyli na przykład to jest chyba czwarty od góry, tu macie pierwszy od góry, drugi od góry, trzeci od góry, czwarty od góry, to jest highly skilled i im wyżej będziecie mieli poziom trudności, tym więcej tych punktów dostaniecie. Ja zawsze gram na expert. Story, które pokazałem wam na początku, jest też częścią wyzwań, które macie do zrobienia w poszczególnych klasach, więc jak zrobicie sobie na początku te chaptery, no to będziecie mieli załatwione od razu te wyzwania tutaj. Jak widzicie, w dolnym prawym rogu macie nagrody do odebrania. Tutaj odbieracie zresztą wszystkie nagrody za wyzwania, które ukończycie. No i przechodzimy do takiego bardziej ciekawego wyzwania, jakim jest Dragon Hunter B. Musimy mieć samochód z klasy B, wystartować z posterunku Hot Wheels i jechać do Hammer Mountain, do takiego wielkiego smoka. Już wam pokazuję, co trzeba zrobić. Weźcie sobie samochód z klasy B, obojętnie co to będzie. Pyk, na przykład tutaj mam jakieś takie autko z klasy B, wybieracie sobie. I teraz w pierwszym wyzwaniu jest bardzo prosto, dlatego że jak sobie je przypniecie, zobaczcie, w ten sposób. Nie wiem, czy będę mógł jeszcze przypiąć, ale chyba tak. To ja już nie mogę przypiąć tego wyzwania, ale jak wejdziecie sobie w to menu i klikniecie na to wyzwanie, to ono wam się przypnie i pokaże po lewej stronie ekranu, tak jak mi teraz się pokazuje, Hot Wheels Hot Laps. Jak wejdziecie sobie w Horizon Outpost, tutaj w to miejsce, to od razu pokaże wam się, wyznaczy wam się trasa do miejsca, w które macie jechać. Jeśli wam się nie wyznaczy trasa do miejsca, w które macie jechać, to wyznaczcie sobie trasę w to miejsce. Tutaj jest taki smok, musicie przejechać te pętle, jak ją przejedziecie, no to będziecie mieli to zaliczone. Najważniejsze jest, żeby wystartować z Horizon Outpost i mieć samochód z klasy B. To wszystko. Po lewej stronie, jak będziecie wykonywać sobie to zadanie, pokażę wam się w trakcie wykonywania takie ptaszki w tym kółku i będziecie wtedy wiedzieli, że robicie coś poprawnie. I wystarczy, że sobie pojedziecie w to miejsce w wyznaczonym czasie. Czas jest tak obliczony, że macie spory zapas, także jak będziecie jechać czysto, nie będziecie się nigdzie rozbijać ani nic, to powinniście spokojnie zdążyć. Zobaczcie, że tutaj mamy jeszcze po drodze różne dopalacze, także na spokojnie. Warto jeszcze wspomnieć o balonach, które macie do zniszczenia. Balony są zaznaczone na mapie za każdym razem, jak przechodzicie klasę wyżej. I wyglądają one w ten sposób. Musicie sobie dojechać w konkretne miejsce i po prostu wlecieć w balon. Czasami chopki są w niektórych miejscach ukryte. Szukajcie takich różnych zjazdów z dróg. Droga zaznaczona w ten sposób, jak tutaj widzicie, to jest miejsce, w którym możecie sobie zjechać z toru Hot Wheelsowego i pojechać gdzieś na jakiś offroad, tak? Więc czasami będziecie musieli to zrobić, żeby na przykład zniszczyć jakiś balon. O, ten, który ja miałem zniszczony, był gdzieś w tym miejscu.
I wystarczy, że sobie na niego wskoczycie i go zniszczycie. W zależności od poziomu, na którym będziecie, czy to będziecie w klasie B, czy A, będziecie mieli różną ilość tych balonów, tak? Te balony, które tutaj u mnie widzicie na mapie, to już są wszystkie, jakie są odblokowane, ale nie musicie zapamiętywać ich lokacji z mojego filmu, one będą wam się stopniowo pojawiać wraz z postępami w waszej karierze tutaj na Hot Wheels. W każdej klasie będziecie mieli konkretną ilość balonów do zniszczenia, no i wystarczy, że będziecie niszczyć je wszystkie. To jest bardzo proste, więc tutaj nie ma co za dużo tłumaczyć. No i przechodzimy sobie płynnie do klasy A. Tutaj też musicie sobie przejść taki początkowy wyścig dla klasy A. Pamiętajcie, żeby robić sobie wszystkie wyścigi, przejrzeć sobie te wszystkie rzeczy, które macie do przejechania. My będziemy się tutaj skupiać tylko i wyłącznie na tych takich trudniejszych wyzwaniach. Stunt Pro polega na tym, że musicie wygrać we wszystkich wyzwaniach, tych skokach, nieskokach. O, na przykład speed trapach, driftach i tak dalej. Musicie wszędzie zdobyć co najmniej jedną gwiazdkę, żeby to zaliczyć, ale powiem wam, że to jest tak proste, że trzy gwiazdki nabijają się właściwie od razu. Dla grupy B tych wyzwań było tutaj kilka, na przykład tu jest jedno, musicie sobie pozdobywać. Musicie to po prostu pozaliczać i wtedy będziecie mieli tutaj ogarnięte. Ale warto zrobić od razu na trzy gwiazdki, bo z tym chyba wiąże się jakieś tam pojedyncze kolejne wyzwanie. O, tutaj na przykład macie, że musicie zdobyć trzy gwiazdki z tego, trzy gwiazdki z tamtego. Także warto od razu się postarać i robić to na trzy gwiazdki. I teraz następne wyzwanie, Surfing Sideways. Musicie wziąć konkretny samochód, żeby to wykonać. I bierzecie sobie, bo już w tym momencie, w momencie kiedy odblokujecie sobie klasę A, powinniście dostać do swojego garażu ten samochód, Deora 2 2000. I musicie tym samochodem po prostu trochę poszaleć. Podriftujcie nim, pobawcie się, polatajcie tam i z powrotem, tak żeby nabiły wam się skille driftowe. No zobaczcie, w ten sposób możecie sobie latać. Tu akurat na lodzie jest bardzo prosto tym samochodem, ale on jest na tyle mocny, że możecie sobie poszaleć właściwie w każdych warunkach. Nie musi to być lód. Musicie nabić konkretnie skill. 10 drift skills, czyli obojętnie jakie skille tutaj nabijecie. Widzicie, że teraz mi się nabijają po 100 punktów, po 250, te wszystkie skillsy się liczą. Możecie sobie robić na ręczne, możecie sobie driftować jak chcecie, jak wam pasuje. I jak nabijecie 10 tego, to wam się to zadanie wykona. Tylko musicie mieć ten konkretnie samochód. No i ważne, żeby był w klasie A. Oczywiście możecie go podnieść do wyższej klasy, ale jak macie go ulepszonego, to pamiętajcie, żeby go zdegradować do klasy A. I tutaj macie dwa kolejne chaptery, które mam nadzieję zrobiliście sobie od razu, jak rozpoczęliście grę na Hot Wheels. I tutaj macie Super Loops. Musicie zdobyć Loop the Loop Skills. To są takie skille, które dostaje się za przejechanie przez kolejne, przez pętle zwyczajnie. I musicie sobie w tym wypadku znaleźć dwie pętle, które nie są zbytnio od siebie oddalone i które będziecie mogli za jednym razem przejechać sobie, wiesz, od razu, jedna za drugą, no nie? Do tego wyzwania proponuję wam się znaleźć w tym miejscu. Musicie się rozpędzić. Już wam pokazuję dokładnie na mapie. To jest zaraz pod festiwalem. W momencie, kiedy dojdziecie sobie na tą mapkę, możecie się w dowolne miejsce teleportować za 0 kredytów. Przeteleportujcie się blisko w jakiejś pętli, może być na przykład ta. Rozpędźcie się na nią. Po prostu ją przejedźcie, starajcie się trzymać środka. Jak będziecie robić pętelkę, żeby się o nic nie rozbić. I mamy teraz nabity skill Great Loop the Loop. I teraz w krótkim czasie musicie się zawrócić, czyli dosyć sprawnie. Tam nie wiem, ile dokładnie było limit czasu, ale wystarczy, że przejedziecie tą pętlę jeszcze raz, żeby nabił wam się ten skill znowu. Jeśli wam się nie nabije, bo gra będzie wymagać, żeby przejechać dwie osobne pętle, no to zawsze macie tutaj w pobliżu drugą pętlę, którą możecie sobie przejechać i wykorzystać. Pyk, przejeżdżacie i znowu nabijacie sobie tego skilla. Musicie mieć tylko samochód w klasie A, już nie musi być koniecznie ten Hot Wheelsowy, może to być obojętnie jaki, byleby to była klasa A. No i tutaj zaczynają się gwoździe naszego dzisiejszego programu, czyli wyzwania, w których musimy sami wiedzieć skąd
jak i gdzie dojechać. No i musimy mieć znowu samochód w klasie A, ale tym razem musimy wystartować z wodospadu. Ten wodospad jest w tym miejscu, tutaj jest takie skrzyżowanie. Przeteleportujcie się w to miejsce i w tym momencie, kiedy przypniecie sobie to wyzwanie, już wam się powinien pokazać taki ptaszek, że jesteście we właściwej lokacji startowej. I teraz macie dokładnie 4 minuty, żeby przejechać do kanionu, a później z kanionu musicie sobie pojechać do tego zamrożonej krainy. I najlepszym sposobem, żeby to zrobić, jest tak: jechać sobie tą prostą tutaj prosto do festiwalu Horizon i tutaj na skrzyżowaniu skręcacie sobie na tą pętlę, cyk, cyk, cyk. Z tej pętli wyjeżdżacie sobie tutaj i jedziecie prosto do zamrożonej krainy, aż w to miejsce gdzieś. Teraz wyznacza nam takie dziwne miejsce, ale możecie sobie wyznaczyć tutaj. No i ważna sprawa, do tego wyzwania nie wyznacza się wam już automatycznie trasa, więc wszystko musicie jakby robić manualnie, wyznaczać sobie cel i używajcie tutaj GPS-u, jak gracie w Hot Wheels i chcecie gdzieś dojechać, bo naprawdę na początku łatwo się zgubić i ciężko gdziekolwiek dojechać, nie wiedząc gdzie co jest. Także używajcie sobie GPS-u, to naprawdę pomaga, to nie jest złe. Tutaj te drogi są naprawdę pokręcone, nie wiadomo czasami gdzie jechać. 4 minuty to jest generalnie dużo czasu, jak macie samochód w klasie A, to na spokojnie to zrobicie. Tu musicie sobie skręcić i pojechać sobie na kanion. Generalnie chodzi o to, żeby zaliczyć wszystkie te krainy, zwyczajnie przez nie przejechać, jakby zwiedzić w tym wyzwaniu. I cyk, i jesteście już w kanionie. Za moment powinno wam się zaliczyć kolejna lokacja, czyli właśnie ten kanion. Tutaj sobie przejeżdżacie pętelkę. Myślę, że to jest chyba najlepsza trasa, żeby to zrobić. Chociaż podejrzewam, że może gdzieś jest jakaś szybsza. Cyk. I w tym momencie możecie sobie na chwilę wyjść do mapy. Jeśli gracie na single player z botami, to nie powinien wam się naliczać czas, a nawet jeśli wam się nalicza, to macie go dostatecznie dużo, żeby wyznaczyć sobie kolejny cel. Tutaj wyznaczyło nam cel jakoś tak tą drogą, że niby jest krócej. Możecie też jechać sobie tutaj, nie tak jak ja wam wyznaczyłem. Po prostu chodzi o to, żeby zaliczyć te trzy krainy. Ale najważniejsze jest to, żeby wystartować z tego miejsca, które wam pokazałem. O Jezu, jak ten samochód hamuje, zobacz. No i teraz jedziecie do mroźnej krainy i zadanie powinno wam się zaliczyć. Jeśli wam się nie zaliczy od razu po wjechaniu tam, to wjedźcie bardziej tak w głąb danej krainy. Czy to do kanionu, czy to do tej krainy tam zamrożonej. W pewnym momencie gra zwyczajnie wykryje, że jesteście na właściwym miejscu, we właściwym samochodzie, co jest ważne, klasa A, pamiętajcie. I pyk, i już właściwie dojeżdżamy sobie do naszego celu i za moment powinno wam się zaliczyć wyzwanie. No i dojedźcie sobie gdzieś tutaj, to chyba nie ma wielkiego znaczenia, w którym dokładnie miejscu będziecie, byleby być w tej krainie. W tym momencie powinno wam się zaliczyć na 100%. Przechodzimy sobie do klasy S1. I tutaj tak samo, musimy sobie nabić co najmniej jedną gwiazdkę we wszystkich stantach S1, ale pamiętajcie, że najlepiej jest nabić od razu 3, bo tutaj znowu macie wyzwania, za które też są nagrody i które warto zrobić od razu, nie? I teraz mamy wyzwanie dość ciekawe, podobne do tego, które robiliśmy przed chwilą razem. Chodzi o Double Dragons, musimy przejechać od jednego smoka do drugiego. I teraz naszym celem jest przejechać z tego miejsca. Teleportujemy się, może będzie lepiej widać. Zobaczcie, tutaj jest taki smok i musimy od tego smoka pojechać do drugiego smoka. Przejeżdżamy sobie przez tą pętlę, możecie sobie startować z tego miejsca, zależy od tego jak wam wygodnie, ale chodzi o to, żeby przejechać od tego smoka do gdzieś około tego miejsca. Tutaj jest taki, o, tu widzicie, jest taki drugi smok. Musicie sobie do tego smoka dojechać. Jak dojedziecie w to miejsce, to powinno wam się zaliczyć. Tak więc startujcie sobie o stąd, przejdziecie sobie przez to miejsce, już będziecie mieli rozpęd. Jedźcie sobie całą tą drogą. Tutaj, tak jak wam wyznacza GPS, jedźcie sobie tu. Tu zrobicie sobie pętelkę, dojeżdżacie do tego smoka i macie zaliczone. Tylko pamiętajcie, że musicie sobie tą pętlę przejechać. Jak nie przejdziecie tej pętli, to może wam nie zaliczyć, ale nie jestem w 100% pewny. Tutaj macie dopalacz, także nie przejmujcie się.
prędkością. No i pamiętajcie, że ja mam teraz samochód z klasy A, ale możecie sobie już teraz wybrać samochód z klasy S1, obojętnie jaki wam się podoba. Nie musicie, pamiętajcie, że nie musicie brać samochodów Hot Wheelsowych, one nie są wymagane, one są tylko i wyłącznie do tego, żebyście mieli większą radochę z gry. Tak, jedziecie sobie na tą pętlę, pyk, pyk, pyk. Oj, nie wiem, czy tutaj dojadę. Cyk, tutaj mamy smoka. Teraz nam GPS wyznaczy inną drogę. O, przejeżdżamy sobie obok tego smoka. Tu sobie robimy nawrotkę, cyk. No i jedziemy sobie prosto do celu, który wam wyznaczyłem. Tutaj na mapce widzicie takie kawałek takiego zielonego, to jest jeden smok. I tutaj kawałek takiego zielonego, to jest drugi smok. Przeteleportuję się tutaj, wy będziecie sobie jechać. Ja już jechałem, to nie muszę. I za moment powinniście go widzieć. O, widzicie? Jest w tym miejscu taki zielony, duży dziad. I koło niego musicie sobie śmignąć. I zadanie będziecie mieli zaliczone. Chyba nawet musicie sobie bardziej tutaj skręcić. Ale w momencie chyba, kiedy go zobaczycie, już powinno wam się zaliczyć. Bo jak tylko zjechałem tutaj na dół, to pamiętam, że mi się zaliczyło. Przejedźcie sobie koło niego i będziecie mieli na 100% zaliczone. Tutaj mamy dość ciekawe wyzwanie Outside Inside. I tutaj musimy speed trapy, czyli radary, przejechać w odpowiedniej kolejności. Chociaż ja przejechałem raz jeden nie w kolejności i też mi zaliczyło. Jeden jest tutaj, to jest, nazywa się Forest Edge, a drugi jest w tym miejscu, czyli Horizon Nexus. No i co robicie? Przenosicie się tutaj, wchodzicie na mapę, wyznaczacie sobie cel na mapie do tego radaru i nawigacja wyznacza wam najkrótszą trasę do tego miejsca. Jak widzicie, 30 sekund powinno nam wystarczyć, żeby dojechać w to miejsce, zwłaszcza że no, jedzie się tutaj bardzo szybko. No i tutaj macie ten pierwszy radar. Warto się rozpędzić jeszcze przedtem, no nie? Trochę. No była chyba minuta i 30 sekund, nie? Nie 30 sekund. Cyk, nie skaczcie przez tą pętlę, bo to nie jest skrót w tym wypadku. Jedźcie sobie normalnie tym torem. Cyk, tutaj prosto. No i za chwilę wjedziecie sobie na drogę wodospad, która jest jednym z moich ulubionych lokacji na tej mapie, bo jedzie się tam bardzo szybko i bardzo emocjonująco. No i teraz możecie się, teraz tylko gaz do końca i cały czas prosto, aż do następnego radaru. Tyk. Tutaj też prędkością nie musicie się przejmować, bo za chwilę macie dopalacze, które wam pomogą odpowiednią prędkość uzyskać. Także tu chyba nawet nie trzeba koniecznie jakiejś tam prędkości uzyskiwać, musicie chyba te dwa radary zaliczyć, także na spokojnie. Tak, tutaj musicie po prostu przejechać przez te dwa radary, nie trzeba żadnej gwiazdki zdobywać, ale wiadomo, od razu możecie sobie zaliczyć, w ten sposób przejechać radary, to będziecie mieli dwa zaliczone. Z tym, że musicie mieć tutaj klasę S1, a tutaj jeden radar jest w klasie chyba B. W klasie S1 jest ten, a ten jest chyba, o, ten jest w klasie A, tak? Także tym się nie przejmujcie, że ten jest w klasie A, po prostu musicie to ukończyć w tej kolejności. Dobra, idziemy sobie dalej. No i tutaj mamy Green Trail Zone. Musicie znowu wystartować sobie samochodem w klasie S1 i dojechać do strefy prędkości Tree Top Speed Zone. W tym wyzwaniu zresztą macie do wygrania pięknie stunigowane Subaru. Ważne, żeby startować znowu z Horizon Outpost, na przykład gdzieś z tego miejsca. Tutaj macie strefę prędkości i znowu wyznaczacie sobie drogę. Widzicie, że tutaj bardzo prosto trzeba jechać. Wciskacie gaz do końca, ja ruszyłem sobie z dwójki. I jedziecie, możecie sobie wziąć jakiś szybszy samochód z klasy S1. No i za to wyzwanie macie takie w Subarku, nie? Pojedziecie po prostu w tamto miejsce i będziecie mieli zaliczone. Wiecie chyba, o co chodzi. Wyznaczacie GPS-a i gaz do dechy. I tutaj mamy wyzwanie już w klasie S2. S1 sobie zaliczyliśmy. Double Triple, tak się nazywa to wyzwanie w języku angielskim, u was może się nazywać inaczej, ale widzicie, w którym miejscu to mniej więcej jest, jaka jest za to nagroda. Nagrodą jest nowy samochód, nazywa się Brabham, mega dziwna nazwa, jest to australijski nowy samochód w grze. W każdym razie tutaj musicie, warto by było wziąć samochód co najmniej z napędem na 4 koła. A już najlepiej byłoby wziąć samochód z napędem na 4 koła i kołami zimowymi, dlatego że musicie przejechać przez Supersonic Spiral i pojechać prosto na Rosenrasse. I ja wam polecam wystartować sobie z tego miejsca.
Teleportujcie się w to miejsce, pyk. Weźcie sobie jakiś szybki samochód, to Subaru jest za wolne do tego wyzwania. W ogóle co to za światło mocne z tyłu, what the hell? Co mi się to włączyło, patrz. To mocno się to świeci. A nieważne, w każdym razie wyznaczacie sobie cel podróży do tego miejsca i GPS wyznacza wam najlepszą drogę. I teraz tak, rozpędzacie się, robicie tą strefę prędkości, jak tutaj. Chyba ten migacz włącza się w deszczu czy coś. Nie wiem, ale on mnie oślepia, powiem wam. Wcześniej go jakoś nie dostrzegałem. Tutaj sobie przejeżdżacie przez tą strefę prędkości. Jedziecie sobie do następnej. Pamiętajcie, żeby w czasie, kiedy robicie sobie te wyzwania, żeby się nie teleportować. Chodzi o to, żeby to w konkretnym czasie przejechać. Czy tu pada śnieg? Pierwszy raz w Kotwisach pada śnieg. Damn. Ej, wcześniej nie widziałem tu śniegu, naprawdę. I to jak podjeżdżacie sobie do wyzwania Frozen Rust, to macie oblodzoną drogę. Subaru chyba nie ma opon lodowych, tam śnieżnych, tylko ma opony jakieś offroadowe, ale wydaje się, że trzyma się całkiem nieźle drogi. W każdym razie samochodem z napędem na 4 koła, jakimś tam Lambo też powinniście dać sobie radę. Ja to chyba zrobiłem w Sesto Elemento standardowym, nie tym Forza Edition i też mi to na spokojnie zaliczyło. Także możecie sobie zrobić to w ten sposób. A no i zapomniałem powiedzieć, musicie mieć tutaj samochód w klasie S2, a nie S1 jak ja miałem przed chwilą Subaru. To jest bardzo ważne. W momencie, kiedy zrobicie kwalifikacje w klasie S2, dostaniecie nowy samochód i tym nowym samochodem musicie przez 45 sekund utrzymać 242 km na godzinę, co wbrew pozorom nie jest takie proste, bo samochód nie jest szybki. Serio, on wygląda jakby miał jechać 500 na godzinę, 315 km na godzinę to jest dla niego max. Chodzi oczywiście o tą furkę. Możecie ją sobie stuningować tak, żeby znajdowała się w klasie S2 i musicie wyznaczoną prędkością jechać przez 45 sekund, nie wolniej. Pierwszy raz jadę chyba w śnieżną pogodę w Hot Wheelsach albo w deszczową. Z tych opon leci jakiś taki dym. No, dziwne. Tak, i wystarczy, że utrzymacie tę prędkość i 45 sekund. Jesteście porobieni, macie kolejne wyzwanie za sobą. Za następne wyzwanie, które nazywa się Zoomies, dostajecie MT900 GT3 Moslera. Chodzi o to, żeby przez 5 sekund utrzymać prędkość 403 km na godzinę w obojętnie jakim samochodzie w klasie S2. Ja wam polecam do tego wyzwania oczywiście Koenigsegga Jesko, który taką prędkość osiągnie bez żadnego problemu. Nie bez znaczenia jest jednak to, z którego miejsca wystartujecie, bo na mapie Hot Wheels jest niewiele prostych dróg, na których można sobie spokojnie i łatwo wykonać to zadanie. Co prawda możecie też jechać 4 paki gdzieś w jakimś innym miejscu na jakiejś spirali, ale utrzymać taką prędkość jest dość ciężko. Natomiast tutaj na tej prostej macie dopalacze, jedziecie cały czas prosto przez ten wodospad i tu jeszcze macie trochę czasu, żeby gdzieś tam zjechać, tak? Więc myślę, że 400 km na godzinę przez 5 sekund najlepiej jest nabić z tego miejsca. Możecie wziąć oczywiście jakikolwiek inny samochód w klasie S2. Ważne, żeby osiągał te 400 km na godzinę bez żadnego problemu. Ja wziąłem Jesko, bo ono jest takie chyba najbardziej spoko. Raz, 5 i już macie zaliczone w Jesko, tak? Że to jest bardzo proste, na pewno sobie poradzicie. Wystarczy, że przejdziecie tą prostą drogę tutaj i kolejne wyzwanie macie w kieszeni. To wyzwanie wydaje się, że jest bardzo trudne, ale w rzeczywistości jest mega proste. Wiecie co musicie zrobić? Chodźcie sobie do festiwalu Horizon Hot Wheels, to miejsce tutaj na środku. Zobaczcie, robicie sobie takie bączki na festiwalu Hot Wheels i jak przez jakiś tam czas zrobicie te bączki, jak wam się już zaliczy robienie tych bączków, będziecie widzieć to po lewej stronie, kiedy wam się te bączki zaliczą. Ja tego niestety nie mogę przypiąć, bo już to wykonałem. A jak wam się to zaliczy, wtedy robicie sobie 3 klaksony. I wystarczy, że sobie 3 razy naciśniecie klakson. I wyzwanie macie zaliczone. Także wcale nie jest to takie trudne.
i to powinniście mieć zaliczone. Bardzo proste, za to chyba nie było jakiejś specjalnej nagrody. Jeśli macie jakieś problemy z innymi wyzwaniami w Hot Wheelsach, to oczywiście piszcie w komentarzach. Niektóre z tych wyzwań były dość zagmatwane, inne są no takie, po prostu jedziesz kolejny wyścig i robisz kolejne wyzwanie i tyle. Tutaj jeszcze są wyzwania w Hot Wheels klasie X, ale to głównie dotyczy zadań multiplayer albo jakichś tam w kooperacji. Widzicie, że ja jeszcze tego nie mam zrobionego, dlatego że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, gram jeszcze na wersji przedpremierowej Hot Wheelsowej, no i bardzo mało osób gra tutaj multiplayer, wiecie, no teraz jestem w trybie multiplayer, na mapie chyba nie ma zupełnie nikogo. Jest, pewnie jeśli ktoś jest, to ktoś z deweloperów. Nikogo nie ma, także pewnie poszli spać albo co. W każdym razie to tyle, jak macie jeszcze z czymś problemy, to piszcie w komentarzach, ja wam nagram shortsa w odpowiedzi, jeśli naprawdę z czymś będziecie mieli duży problem. Inne te tutaj wyzwania są takie, że zwyczajnie gra was kieruje za rączkę, nie będziecie mieli z tym problemu, chociaż niektóre wyzwania naprawdę były takie problematyczne, dlatego postanowiłem nagrać taki poradnik dla was. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, zostawcie suba, jak wam się podobało i wam pomogłem. Trzymajcie się, do zobaczenia, hejas!